W ramach jednej operacji w aż czterech województwach Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało dzisiaj 10 osób. Sensacją stało się to, że wśród nich jest jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów, Kamil L., znany jako Budda. Zarzuty mają dotyczyć stworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, nielegalnego hazardu i loterii internetowych. Marzanna Zielińska. Kamil L., 26 lat, pseudonim Budda, przedsiębiorca, fan motoryzacji, filantrop, youtuber i, jak teraz próbuje dowodzić prokuratura, przestępca. A ludzie, z którymi działał, to zorganizowany gang. W kilku miejscach na terenie kraju zatrzymano w tej sprawie w sumie 10 osób, w tym partnerkę Buddy. Osoby te są podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dotyczącej, trudniącej się nielegalnym hazardem oraz internetowymi loteriami. CBŚP wkroczyło do akcji dzień po ogłoszeniu przez Buddy zakończenia 5-letniej kariery w internecie. No dobra, to nara. Było przyjęcie dla wybranych i nagrody do wygrania. 7 samochodów oraz dom w Zakopanem z Porsche w garażu i pensją w wysokości 10 tysięcy miesięcznie gwarantowaną przez 5 lat. Te e-booki to naprawdę zajebiste. Treść. Żeby wziąć udział w tej loterii, trzeba było kupić e-booka Buddy. 39 zł za e-book warty 1 los, 199 zł 10 losów. Za pośrednictwem mojego Instagrama. Na razie prokuratura nie informuje, czy i jaki ma to związek z zatrzymaniami. Jak tylko wszyscy podejrzani zostaną przesłuchani, wtedy dopiero będziemy mogli informować zarówno o tym, jakie przyjęli postawy procesowe, czyli czy przyznali się, czy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych i czynów. Stąd pytanie do ekspertów, czy to, co tu się stało, było legalne. Prawo nie bardzo nadąża nad rozwojem technologii. W tak zwanych nowych mediach mamy wiele takich niedookreślonych, powiedziałbym, szarych pól. Korzystniejsze dla osób sprzedających e-booka jest opodatkowane niżej, bo mamy tutaj kwestię 5%, a nie na przykład 10%, jak w przypadku opodatkowania od gier losowych. W internecie zawrzało, bo prawie 2,5 miliona obserwatorów kanału Buddy to nie jedyni jego fani. To on podczas ostatniej finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod przebraniem dorzucił do puszek 100 tysięcy złotych, rok wcześniej 50 tysięcy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Kolejne 100 tysięcy podrzucił w skrzynce podopiecznym domu dziecka w Długiem na Podkarpaciu. A gdy domy stracili powodzianie, z drugiego końca Polski sprowadził kilka nowych, gotowych do zamieszkania. Zaczynał sam, jak mówił skromnie, na zmywaku w Anglii. Tak miała się zacząć jego kariera. Pieniądze, które tam zarobił w Anglii, miał przeznaczyć na rozkręcenie własnego biznesu. Z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Budda ma udziały m.in. w firmie produkującej napoje i w restauracji. Internetowe źródła szacują dochody z reklam na jego kanale w przedziale od miliona do nawet 15 milionów rocznie. Marzanna Zielińska, Fakty.